sneak peek. Ta. Na OnlyFans to raczej nie wygląda. Ale tak wygląda generalnie moja praca w dużej mierze. Zaraz to zamknę. I tak. A to ja we własnej osobie, John the Saint. No i co? Tak, wystąpiłem gościnnie ostatnio. Na OnlyFans, Natasha Star. Prawdopodobnie to nie ostatni raz. No i w sumie nie pierwszy z nią coś nakręciłem, bo ja właściwie jako pierwszy nakręciłem z nią jakieś 15 lat temu nagranie, pewne takie hardkorowe. O, i tam jeszcze spychacz. Wiecie, tak się pracuje u nas w Ameryce. Ale okej, nie o spychaczach, nie o ciężarówkach, nie o hardkorowej pracy, tylko o... po części takich przyjemnościach życiowych, no nie? Innego rodzaju hedonizmie. Okej, nie jestem do końca zadowolony z tego wystąpienia. Możecie sobie tam zasubskrybować i zobaczyć. Z kilku powodów. Musiałem się tam trochę naginać, spinać z czasem. 6 minut. I właściwie musiałem udawać. No, miało to inaczej się zakończyć, ale nie mogłem się już z czasem wyrobić, więc udałem. Na tym polega praca aktora, prawda? Ale nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Choć to też nie jest takie złe, jeśli niektórzy się dowiedzą. No, ale to już są takie rozważania głęboko filozoficzne. W każdym bądź razie... prawdopodobnie coś będzie niebawem też znowu nagrywane. Prawdopodobnie tam dam link na dole. No i co? Trzeba korzystać z życia, no nie? Tak to jest. Przekaz jest ewidentny. Jeśli ktoś jest ciekawy, co tak naprawdę ja tam mam, to możecie sobie zobaczyć onlyfans.com Natasha Star 69. JP's Showcase, it's over for now. Like, komentarz, subskrypcja. Piszcie śmiało, nie wstydźcie się. Bo ja się bardzo wstydzę. Wiecie, jak to jest. Na razie, cześć.